Gość Radia Lublin. Na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się państwu, dzień dobry. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, 7% PKB na służbę zdrowia, dodatek 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko, emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku, ułatwienia w dostępie do własnego mieszkania. To oczywiście tylko część zaprezentowanych w sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość założeń Polskiego Ładu. Czy tymi obietnicami, panie pośle, PiS rozbije wyborczy bank? Nie wiem. Powiem szczerze, że komentarze są różne. Od takich próby analiz szczegółowych tych zapisów, to jest dość trudna ta próba analiz szczegółowych, dlatego że nie mamy opisu ustawowego, chociaż zastrzegali się państwo prezentujący ten program, że to jest wszystko już opisane w ustawach, no to teraz... No podobno 30 ustaw jest już gotowych. Tak no, przynajmniej deklaruje no, profesor Maliszewski, szef Centrum Analiz. Rzeczywiście, mówmy podobno, bo wczoraj czytałem komentarze, a zresztą też wicepremier Gowin mówił, że to dopiero w tej sesji jesiennej Sejmu, więc podejrzewam, że dopiero będą przynajmniej te ustawy wymagające szczegółowych dopracowań, będą jakoś w sposób publicznie okazywane pewnie jesienią po wakacjach sejmowych, więc trudno analizy robić takiej technicznej czy liczbowej, kwotowej. Natomiast druga analiza czy ocena tego polskiego czy nowego ładu, którą dokonują specjaliści, mówi o tym, że rzeczywiście jest to pewna forma już kampanii wyborczej i przygotowywanie swoich wyborców, bo to generalnie adresowane do tych zdecydowanych. No właśnie, bo Prawo wyborców i Sprawiedliwość mówi, czy przekonuje, że tak, zależy nam, żeby poprawić byt Polaków po pandemii, a właściwie tylko efektem ubocznym powinna być kolejna kadencja, czyli no de facto zwycięstwo wyborcze, tak przy okazji. No ale nie w tym przypadku, wydaje się. Ja jestem nawet głęboko o tym przekonany. Mnie się wydaje, że był to idealny, czy w miarę idealny moment, bo ta konwencja oczywiście w tej nowoczesnej technice nie była taką konwencją, jak przyzwyczaił nas Prawo i Sprawiedliwość, czyli jakaś duża hala, wielkie powiewające sztandary, dużo ludzi i tak dalej. Było to w formie elektronicznej, wiele ekranów i tak dalej, ale efekt, który chcieli osiągnąć i wydaje się, że w jakiejś sensie osiągnęli, to pokazanie jak gdyby na nowo nowej zjednoczonej prawicy, tak to określmy. Dlatego, że no, wiemy doskonale, że przez ostatnie tygodnie, bo miesiące, od wyborów w zasadzie, cały czas był jakiś niepokój, były kwestie podszczypywania się, bardzo delikatnie to określiłem, zarówno Solidarnej Polski pana ministra Ziobry, jak i oczywiście Porozumienia wicepremiera Gowina z PiS-em, czy z tą główną częścią Koalicji Polskiej. Teraz prezentując partyjny program, bo tak on był tworzony i tak był prezentowany na początku, że będzie to partyjny, czyli pisowski program, dokooptowano pewnie w ostatnim momencie dwóch panów, no ale się zgodzili, wyszli, pokazali publicznie, więc może to być potraktowane, że my znowu Zjednoczona Prawica, ba, jak zapowiedź głosi i komentarze po tym wystąpieniu mówią, będzie jeszcze rozbudowana ta koalicja, wprawdzie o te osoby, które już w tej koalicji były, ale jako podmiot pewnie nowy. Ma być nowy koalicjant, tak, instytucjonalnie nowy. No instytucjonalnie nowy, trudno tu jeszcze o nazwę, dowcipni mówią, że to może będzie nieporozumienie, jako że to mają być co najmniej dwie osoby wychodzące z porozumienia pana premiera Gowina. No w każdym razie reasumując, chodzi o to, że efekt ten zewnętrzny, taki pewnie na którym PiS-owi czy prezesowi Kaczyńskiemu najbardziej zależało, czyli pokazanie, że my znowu jesteśmy zjednoczeni, pewnie osiągnęli. Co do
efektów tych, które pan tutaj powiedział, znaczy efektów w sensie wdrożenia tego, tych pomysłów, to myślę, że jednak rzeczywiście lepiej by było, gdybyśmy zobaczyli to w postaci ustaw i zastanowili się, kto na tym zyska, kto na tym straci, bo przecież ktoś musi stracić, żeby ktoś zyskał. No właśnie, to jest to pytanie, które od soboty się pojawia. Kto na tym straci? No jest to mowa oczywiście o podniesieniu składki zdrowotnej, o tym, że nie będzie można jej odpisać od podatku. Wiele środowisk, w tym także prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to grupa przedsiębiorców będzie najbardziej poszkodowana, jeśli te pomysły Prawa i Sprawiedliwości w ramach Nowego Ładu zostaną wdrożone. Pan również tak uważa? Tak uważam i tak to będzie. Zresztą nie kryją się ani prezes Kaczyński, ani ministrowie z rządu pana premiera Morawieckiego, nie kryją się, że to jest tak dedykowane w tym znaczeniu ujemnym właśnie do trochę klasy wyższej niż średniej. Według tych rządowych wyliczeń 18 milionów podatników w Polsce zapłaci niższe podatki, jeśli te pomysły wejdą w życie. 68% pracowników to tyle ma się przełożyć, czyli rozumiem, że pozostała grupa, szybko licząc, 1/3 zapłaci więcej, zarobi mniej. No właśnie, szczególnie ci, którzy zarabiają nieco powyżej średniej krajowej, ale też, jak rozumiem, specjalnych kokosów nie dostają. No to dokładnie tak. I to jest jakieś, tak bym powiedział, cywilizacyjne trochę starcie tej wizji, tej idei. Cywilizacyjne nazywam to w ten sposób, dlatego że jest ta wizja, która głosi, że no muszą być kreatywni, bardziej zaradni, ale i oczywiście lepiej zarabiający ludzie, żeby ciągnęli ten wózek pod tytułem Polska, żeby ta gospodarka się mogła rozwijać, żeby to było przykładem dla innych, którzy chcą również ciężko pracować, mieć z tego zadowolenie i też gratyfikację finansową. A druga wizja, która mówi, że no spłaszczamy te dochody. Pan premier nawet o jakiejś świecy, o jakiejś mówił takiej pice w sensie gospodarki, rozwijającej się gospodarki polskiej, że jest ktoś tam na szczycie, na czubie, chyba siebie miał na myśli, kiedy był tym szefem banku i zgromadził odpowiedni majątek, bo ja tutaj w okolicach, ani też w jakimś swoim gronie takich osób, takich firm nie bardzo widzę. Natomiast rzeczywiście dokonaliśmy w Polsce ogromnego skoku cywilizacyjnego, w sensie dochodów również, ale w sensie infrastruktury. A to zmierzam też wprost do samorządu, które też jak pytamy się, kto straci, kto zyska, to trzeba powiedzieć wprost, że stracą i to dużo. Powiadają o 10 miliardach, ale też złotych, bo to jest udział również w podatku PIT, który jak pan zauważył, 18 milionów mają płacić mniej, więc te dochody do budżetu mają być znacznie mniejsze. Część budżetu państwa na tym jakby będzie miała mniejsze dochody, ale około 10 miliardów, biorąc pod uwagę udział samorządów, poszczególnych ognisk samorządowych w podatku PIT, stracą samorządy, więc nie ma mowy, żeby zdjęły z oświaty, pewnie ze zdrowia czy z pomocy społecznej, ale z inwestycji zapewne zdejmą. W związku z powyższym należy się spodziewać pewnej zapaści inwestycyjnej i tak ten wskaźnik inwestycyjny w Polsce jest bardzo niski, spadł w ostatnich latach i to znaczy. Chociaż według tych zapowiedzi sobotnich no ma temu Polskiemu Ładowi towarzyszyć szeroki program inwestycji publicznych, czy wielkich, jak oczywiście wielokrotnie już wspominany Centralny Port Komunikacyjny, ale małe, lokalne projekty też. Ale panie pośle, chciałem zapytać, no właśnie, bo część opozycji już zapowiedziała poparcie, przynajmniej dla niektórych propozycji. Co wam, co panu posłowi najbardziej się w tych propozycjach podoba? Co ewentualnie pan rozważy, by ewentualnie poprzeć, jeśli oczywiście za tymi pomysłami pójdą konkretne projekty ustaw? Panie redaktorze, szanowni państwo, co najmniej dwie przewidywane zmiany, to jakby wypisz, wymaluj, jest przeniesienie z naszych ustaw, które od paru lat, przynajmniej jedna od paru lat leżą w zamrażarce sejmowej. Przecież to nasz pomysł był emerytura bez podatku. My nie limitowaliśmy do 2500 zł, mówiliśmy o emeryturze bez podatku jako całość.
uważając i uznając, i to jest zgodne z prawdą, że przecież emeryci już podatek zapłacili przez całe swoje pracownicze. To może, panie pośle, może warto siąść do rozmów z Prawem i Sprawiedliwością, tak jak usiadła przed ratyfikacją Funduszu Odbudowy Lewica, i wspólnie wypracować propozycję. Może uda się przekonać Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. Jak pan słyszał, początek mojej rozmowy, ja nie rozpocząłem od jakiejś totalnej krytyki. Mówiłem, jakie cele pewnie założyli, jakie cele już osiągnęli. Natomiast ten cel, nazwijmy to fiskalny, czy redystrybucji tych środków, to nie wiem, czy osiągną, czy nie, czy do końca go zrealizują, dlatego że, powiadam jeszcze raz, nie ma ustaw, nie ma dokumentu, na który by można usiąść i rozmawiać. My zastrzegamy właśnie, że ta dyskusja dotycząca czy kwoty wolnej, 30 tysięcy, też propozycja przecież nasza, czy podatku, czy emerytury bez podatku, to są założenia, nad którymi warto i trzeba rozmawiać, czy w takim zakresie, czy w większym. To oczywiście jest kwestia potem szczegółów i pieniędzy. Wiadomo. I o tym także będziemy rozmawiać nadal. Ja przypomnę, poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest gościem Radia Lublin. Ciąg dalszy naszej rozmowy na radio.lublin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Dziękuję. Poseł Jan Łopata jest nadal z nami. No właśnie, panie pośle, czyli dwa pomysły jako kopie pomysłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kwota, jak rozumiem, wolna od podatku oraz emerytura bez podatku, przynajmniej w tej części do 2,5 tysiąca złotych. Co zdaniem pana posła z kolei jest strzałem w kolano? Jeszcze dodam jeden element, o którym nasz lider, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, ciągle podkreśla, a teraz po przepracowaniu tego wolontariatu w szczególności, czyli ochrona zdrowia. I na pewno zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia będzie w centrum naszej tej uwagi. Będziemy na ten temat na pewno otwarci dyskutowali, aczkolwiek składki na ten system ochrony zdrowia, przeniesienie składki z odpisów podatkowych na bezpośrednie obciążenie pracowników i firmy, bo tutaj generalnie chodzi o to, że wychodzimy z ryczałtowej składki na liniową, i to jest główne uderzenie właśnie, jak pan pytał mnie, o tych małych, średnich przedsiębiorców pracujących w postaci jednoosobowej spółki czy przedsiębiorstwa gospodarczego, no to jest wprost podwyższenie. Tak samo zresztą, wie pan, to trzeba tu państwu wytłumaczyć, że to podniesienie kwoty, czy nawet tej kwoty między podatkiem 17 a 32 wiąże się z tym, że jednocześnie o 9% wzrastają nam obciążenie podatkowe, bo to jest quasi podatek, 9% składki zdrowotnej będzie wprost z naszych obciążeń. Nie będzie to odpisu z podatkowego, więc tak to wygląda. Strzałem w kolana, panie redaktorze, moim zdaniem jest co najmniej dwa obszary, które były w żaden sposób niedotknięte. To jest rolnictwo. To jest śmieszność, te wyliczenia w obszarze rolnictwa. 10 groszy na paliwo, tylko że problem polega na tym, że dzisiaj paliwo jest co najmniej o złotówkę droższe niż nawet rok czy dwa lata temu. Przy niskim dolarze, niskiej cenie baryłki ropy naftowej, paliwo na stacjach benzynowych, zmonopolizowanej przez pana Obajtka stacjach benzynowych, jest bardzo drogie. 5,30, 5,40, więc te 10 groszy na pewno rolnictwu bardzo, bardzo pomogą. Druga kwestia to jest obszar energetyki. No wczoraj nie trzeba było długo czekać. Wczoraj Bełchatów stanął, cały Bełchatów, można powiedzieć, jeden blok tylko energetyczny pracował, pozostałe nie. A przecież od lat, za naszej kadencji, za naszych rządów, była akcja i nawet to się nieźle rozwijało, zamiany, że tak powiem, tej czy pomocy energetyce konwencjonalnej poprzez odnawialne źródła energii. No przyszedł PiS do rządu w 2015 roku i co pierwsze zrobił? Ustawę wiatrakową. Wymietli możliwość budowy wiatraków. Dzisiaj powracają i będą oczywiście pewnie jakiś nowy program, pewnie będzie jakaś specjalna sesja czyniona, żeby udowodnić, że teraz wiatraki już mniej będą szkodzić, bo oni rządzą i będą mogły być bliżej osiedli czy lasów. No tak to wygląda. Jeśli chodzi o energetykę i bezpieczeństwo energetyczne, jest fatalnie w Polsce, naprawdę, i temu obszarowi poświęcono bardzo mało, przynajmniej jedną dziedzinę mogliśmy załatwić. To jest tak samo ważne bezpieczeństwo jak militarne, które też notabene
na słabym poziomie, ale może się nie mieściło to w tym Polskim Ładzie, bo nie da się wszystkiego opisać, to no, prawda. Pewnie tak. No, pytanie oczywiście też istotne, o którym już też pan nieco wspomniał, ile z tych obietnic de facto do jesieni pozostanie, no bo wtedy oczywiście mamy poznać szczegóły konkretnych ustaw. No, wtedy też ma się odbyć ta legislacyjna ofensywa w ramach Polskiego Ładu, no bo część przynajmniej tych założeń dotyczy już nowego roku podatkowego, czyli de facto miałoby zacząć obowiązywać od stycznia 2020 roku. Myśli pan, że jest na to szansa? Czy jest szansa, by wokół tych, przynajmniej części tych projektów, zbudować no, szerokie poparcie polityczne i społeczne, by je z korzyścią dla Polaków? Bo rozumiem, co do niektórych elementów pełna zgoda wszystkich opcji politycznych, czy prawie wszystkich. Co do zbudowania większości sejmowej, czy parlamentarnej, mówmy trochę szerzej, to pewnie nie ma już PiS wątpliwości. Lewica udowodniła, że w trudniejszej sprawie jest w stanie poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. W związku z powyższym myślę, że w tych sprawach podatkowych, czy składkach zdrowotnych, kwotach wolnych od podatku, no to co się jawi jako pewien socjalne kwestie, zapewne lewica to bez mrugnięcia oka poprze, więc mają te 40 głosów więcej i tu pewnie nawet większej dyskusji nie będzie. Czy będzie dyskusja społeczna? No wątpię i to poparcie społeczne. Wczoraj pan premier Morawiecki był na ziemi lubelskiej i obserwowałem tam kilka spotkań. No właśnie, wyjechał nie między innymi... Nie dopuszczał do żadnego pytania, więc no głosił to, co mógł to wygłosić równie dobrze w mass mediach i nie traci czasu. Wydaje się, że jeśli poświęcił czas na wyjazd i chciał zobaczyć piękną lubelską ziemię w tej wiosennej, majowej karnacji, to powinien trochę porozmawiać z ludźmi. No nie było możliwości zadawania pytań, odpowiedzi, dopytywania się szczegółów, a pan i ja i wszyscy nasi słuchacze doskonale wiedzą, że zwykle ten przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. Na te szczegóły oczywiście czekamy. Oczywiście poza tymi podatkowymi kwestiami i socjalnymi no jest cały szereg propozycji, choćby właśnie związany z mieszkalnictwem, także z budowaniem nowych domów do 70 metrów na zgłoszenie bez jakichś pozwoleń, bez projektów i tak dalej. Ja tego nie dotykałem, bo oczywiście to trzeba by było totalnie skrytykować. Już wczoraj wiceminister z budownictwa skrytykowała to totalnie pomysł i w ogóle skąd mógł naród tak pomyśleć, że sobie wejdą na plac budowy czy na działkę, bo trudno to jeszcze nazwać placem budowy i zaczną budować. Nie ma o tym mowy. To wyraźnie powiedziała i tak pewnie będzie, bo są pewne kryteria chociażby bezpieczeństwa i bezpieczeństwa budowy, ale potem i zamieszkania, które muszą być wypełnione. A poza tym to są w obszarach czy na obszarach, które posiadają gmin, które posiadają plany przestrzennego zagospodarowania, a tych gmin jest naprawdę niewiele. Zostały w 2003 roku wszystkie plany uchylone i wiele gmin mocno się o to starały, ale teraz bardzo trudno ten plan, że tak powiem, opracować, bo jest to kryterium tak zwanego odrolnienia. Od momentu, kiedy pana premiera Lepera i wszystkich tych, którzy po nim sprawują te funkcje w Ministerstwie Rolnictwa i podpisują akty odrolnienia wystraszono dokładnie, to ten proces odrolnienia jest no strasznie. Proszę porozmawiać z wójtami gmin, które się starają, to panu wytłumaczą, na czym rzecz polega. Bez tak zwanego odrolnienia w tym planie terenów, które są przewidziane nawet pod inwestycje samorządowe, typu drogi, typu zaplanowany ośrodek zdrowia, czy szkoła, czy jakikolwiek inny obiekt, jest bardzo trudno uzyskać. Więc czyli nie ma jednak planów. Sztuczka PR-owa po prostu? To jest oczywisty PR i nic z tego nie będzie. W tych terenach, gdzie są obszary w planie przestrzennego zagospodarowania, to ten czas na uzyskanie pozwolenia i tak nie jest długi. Najgorsze jest to właśnie ta WZ-ka, czyli warunki zabudowy i cała ta procedura uzyskiwania wtedy pozwolenia jest rzeczywiście skomplikowana, ale to nie załatwia, bo to jest wyraźnie powiedziane na terenach,
które mają plan zagospodarowania. Panie pośle, no już niezależnie od oceny tego nowego ładu, Polskiego Ładu, czy nie ma pan wrażenia, że w tej sprawie no, Prawo i Sprawiedliwość wyprzedziło pozostałe siły polityczne i opozycję w Polsce o kilka długości? To znaczy, no bo właściwie mamy sytuację taką, sam zresztą pan na początku tej rozmowy o tym wspomniał, po konflikcie w Zjednoczonej Prawicy przynajmniej oficjalnie, medialnie nie ma już śladu, jest mowa o kolejnym koalicjancie, czyli jak rozumiem pełna zgoda, a nawet rozszerzamy formułę koalicyjną, a tymczasem tak, opozycja nie przedstawiła jak na razie jakiejś konkretnej, mocnej odpowiedzi na te obietnice. Je oczywiście analizuje i krytykuje tam, gdzie uznaje to za stosowne. No ale patrzymy na największą, przynajmniej jak na razie, partię opozycyjną, Platforma Obywatelska. No złośliwi mówią, że sama się przewraca, wyrzuca posłów, ma problem z przywództwem. Te konflikty no, przybierają na sile bez wątpienia. No i co w tej sytuacji? No, namalował pan obraz w miarę prawdziwy. No, znaczy taki, który potencjalny, czy Polak to patrząc przez ekran telewizora, czy obserwując trochę scenę polityczną, widzi. I tu ja nie mam innego jakby obrazu, czy innego zdania. Natomiast dlaczego tak się stało? No, z różnych przyczyn. Pierwsze, no, cała machina propagandowa stojąca w postaci również mediów, no przepraszam najmocniej, my tu traktujemy Radio Lublin trochę inaczej i rzeczywiście rozmowę możemy prowadzić i mówić to, co myślimy, nie jesteśmy tu cenzurowani, ale jest cały zestaw mediów, które służą tylko jednej partii, jednej władzy, a nie są to powinny być media ogólnopolskie czy ogólnonarodowe, a takie nie są, to po pierwsze. A po drugie, no rzeczywiście jakieś czynniki, które ja trudno mi dzisiaj jest zdefiniować. Myślę tu ciągle, bo to było totalne jednak zaskoczenie postawą lewicy, która się miała za głównego jakby przeciwnika, przynajmniej takiego ideologicznego, bym powiedział, czy ideowego, z PiS-em, a pierwsza właśnie to, co pan mówił, usiąść przy stole i rozmawiać. No mogliśmy, jak najbardziej mogliśmy rozmawiać w całym zespole opozycyjnym i wypracować na pewno lepsze warunki tego nowego nieładu, tylko Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Bo to o to chodziło, tak jest. Nie plan odbudowy, bo o plan budowy i co się w nim zawrze, jak go realizować i jak te pieniądze dystrybuować, to o to chodziło. Opozycja, lewica zrobiła to w tajemniczości, znaczy poza całą opozycją. To nastąpił pewien szok, nie tylko u nas, ale zapewne również w innych partiach opozycyjnych, że takie działanie... Czyli jednak Jarosław Kaczyński wielkim strategiem politycznym w tej sprawie się okazał? No, czy to jest pewna taktyka również i pewne, podejrzewam, może nawet zbieranie wcześniej jakichś informacji, które się potem przydają do przekonania rozmówcy, że lepiej jednak poprzeć, bo i powiedzmy tam ruszenie kartkami z plikiem dokumentów jakiś i tak dalej. No, tak to odbieramy to wszystko. No bo sytuacja wygląda po tej już prezentacji, że mamy te pierwsze sondaże, które pokazują, że PiS ponad 30 czy po 33, 30 kilka procent poparcia ma w sondażach. No i jak popatrzymy na to, co mówiła opozycja kilka tygodni, czy kilkanaście, czy kilka miesięcy temu, także, że te afery wszystkie możliwe pogrążą ten rząd, że konflikt Zjednoczonej Prawicy, że nie ma koalicji i tak dalej. No, okazuje się... Panie redaktorze, no to wszystko, co pan mówi, to też powiem, przyznam rację, że tak było. Aczkolwiek to jest, jak pan widzi, bardzo sinusoidalnie to wszystko przebiega. Zarówno poziom poparcia dla opozycji, czy dla poszczególnych partii opozycyjnych, bo wspomniał pan tu o Platformie Obywatelskiej, ja nie mam zamiaru analizować ich wewnętrznych problemów, czy spraw, ale pamiętam z historii, kiedy Nowoczesna rosła w siłę, też byli już na zasadzie takiej, że schodzą z rynku, że Nowoczesna wszystko przejmie. Jeden wyjazd do Madery załatwił sprawę całkowicie. Więc tutaj też, no dzisiaj jest Szymon Hołownia jakby takim rozgrywającym na razie, ale unika wszelkich komentarzy, lepiej się nie narażać ani jednej, ani drugiej stronie i nawet przy tym Polskim Ładzie też nie słyszałem jego. A PSL w takim razie spokojnie czeka na kolejne wybory, żeby swoje... pracujemy w zespołach,
tworzymy nadal program PSL-u w poszczególnych grupach. Ten program proponujemy, ten program w poszczególnych ustawach proponujemy do Sejmu, o czym wcześniej mówiłem, bo to też jest wypracowane w naszej dyskusji, jeśli chodzi o tą kwestię kwoty wolnej, czy kwestie emerytura bez podatku, to są w naszej dyskusji wypracowane i kontaktach ze społeczeństwem, z naszymi wyborcami pomysły i propozycje, więc pracujemy, natomiast oczywiście, że obserwujemy i sondaże, i poparcie, i pracę poszczególnych innych partii politycznych i mówimy jednym głosem. Jedność w opozycji dzisiaj przy tworzeniu programu, natomiast nie dla jednej listy wyborczej. To jest po prostu spraktykowany błąd i drugi raz takiego błędu popełniać nie zamierzamy. I mówi to poseł Jan Łopata, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, który był gościem Radia Lublin. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. To ja panu dziękuję i państwu również. Dobrego dnia życzę, słonecznego. Pozdrawiam.